Dzień dobry, witam serdecznie, witam was gorąco w kolejnym niesamowitym odcinku z Farming Simulator 2017. Dzisiaj ze mną jest pani brunetka w zielonej koszuli, czyli Johnny. Jestem. To jest największy paradoks. Pani w zielonej koszuli, która się nazywa Johnny. Ale to tak, mniejsza z tym, jest ze mną jeszcze Chilu. Proszę. I wujek Spajki. Cześć. Który, no chłopaki niestety nie są w farmingu, ale my z Johnem jesteśmy w farmingu i Johnny oczywiście zacznie tutaj już siać zboże. Powiedziesz siać pole, to po lewej, tu stronie, nie wiem jakie to jest pole. 14? Tak, to po lewo tam wiesz, zaraz za krowami. Obok to 14. Tak. A co i tam pszenice. Czekaj, bo nie umie zapalić. Weź, co ty go tam, coś tu już tak. No. I jak widzicie kochani, kilka nowych zakupów na naszej farmie już się pojawiło. Też mogę wam przedstawić. I tak, jak widzicie, zakupiliśmy sobie nasiona na takich big bagach, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, nawet w silosach takich. Spajki zmutowałeś sobie mikrofon i było słychać jak pisałeś, ale mniejsza z tym. Osprzęt ładowczy do tura, tura czerwonego i oczywiście rozsiewacz do nawozów, tam też stoi, taki rozsiewacz do nawozów. I tam jest też pług razem z obciążnikiem. No i zmodyfikowałem jeszcze ciągnik, bo do ciągnika dodałem sobie przystawkę do konsoli do tura. Tak, kopalę. Koparkę dodałeś. Koparkę zainstalowałeś. Tak, koparkę zainstalowałem. Dokładnie. Ta nazwa to taka dziwna trochę. Nie chcę zareklamować pewnego kanału, który powiedział, że dodatkowy zaczep na tył. Nie wiem, kto tak powiedział. I dobrze. Dobrze, potem ci powiem. Dobra. No, ale ogólnie rzecz ujmując, jak widzicie, już lecimy ostro z tematem. Orka tutaj już jest. Ja wam powiem, że kredytów wziąłem. Zaraz wam powiem, ile kredytów wziąłem. Pomoc. To nie. Finanse. No, 46 tysięcy wziąłem kredytu. No to dajmy za 50. 50 tysięcy wziąłem kredytu i z tych właśnie nasion, które my już tu mamy, ja będę chciał, żeby to. Jakby to powiedzieć, już sprzedać to od razu, co jest, żeby zarobić jakieś pieniążki. I co będzie, to po prostu już to albo spłacać, albo automatycznie samo będzie się spłacało. Bo chyba z czasem to się automatycznie samo spłaca, no nie? Nie wiem. No, ale no. Ja przeważnie spłacam, chodząc do bankomatu. Czyli wypłacasz tylko, dobra, rozumiem. No, ale mówię, jeśli tak nie będzie, to automatycznie może już pójdziemy tutaj w tak przygotowanie się pod pierwsze krowy, które będziemy chcieli zakupić, bo to będzie taki nasz pierwszy plan, żeby zakupić te krowy jednak. Bo jednak krowy chcielibyśmy zakupić. Ja podgłoszę sobie grę, bo coś mi się przyciszyła. Majster, coś radia nie łapie. Ja mam włączone radio, tak więc. Sygnału nie ma, zasięgu. No, sygnału nie ma, antena się uchwała. Ja to sobie puszczę rok radio. Taki będę. No. Ja instaluję farming gąbcie teraz. Ciekawe, czy ci pójdzie na tym starym gąbie? Nie no, powinien iść. No. Idź do ciucika. Ja wymyśliłem właśnie, że szedł do ciucika i że ich ciucikowi zabrał. On i tak nie gra w gry. Gra tylko na tym, na Xboxie, to akurat. A jak gra w gry, to i tak jest słaby w nie. No to dokładnie, no to czego nie. Zapomniałem sobie kierownicy, kurna. I sprężynę centrującą mam na 100% ustawioną. Tak się ciężko skręca. Jakby bez wspomagania samochód był. Co najmniej. No taki najlepszy. Nie, bez wspomagania. Znaczy, można coś zrobić, że jak samochód nie ma wspomagania, można zrobić, że miał wspomaganie. Ona daje 3 atmosfery do opony. Panie, wspomaganie masz jak się patrzy. No i oczywiście chciałem wam powiedzieć, kochani, że tak czy siak, cała ta seria będzie się opierała, jak wiecie, na powolnym jakimś tam rozpędzeniu tej gospodarki, ale też będzie dużo, będziemy grali poza odcinkami, tak więc, jak już mówiłem w pierwszym odcinku, tak więc nie będzie czegoś takiego, że będziemy tutaj... W tym odcinku, ale górale. Tak, że będzie wszystko tak jakby robione powoli, będzie to nudne, żmudne, w ogóle, ale no, będzie to w miarę tak szybko będziemy. Też prawdopodobnie będzie taki oddzielny sezon 17 prowadzić, gdzie po prostu przedstawienie tych wszystkich nowości, które są dodane do farminga. Też tak fajnie, żeby to można było spojrzeć na to też z innego
okna, perspektywy. Z okna, tak. Z balkonu od razu. Zostaw tam, że skoczysz. No ale to tylko spajki możesz stawiać. Magik. Nie, ja się wolę ciąć mydłem. W proszku. Ale wpłynie. Tak. On w proszku się tnie. A, no to jeszcze lepiej. Nie przesadzaj, bo się pieni. Mydło w proszku. Ciekawe, czy coś takiego wymyślił. Tak jak woda w proszku. Sprawdzę. Mydło w proszku, co? Tak jak woda w proszku. Wystarczy zalać wodą. Woda w proszku, wystarczy zalać. Niestety, mydła w proszku jeszcze nie wyśli. Ej, to może opatentujmy. Nie, nie. Biały jeleń. A nie, to jest proszek do prania. Tak, to jest mydło. Dokładnie. To prawie jak mydło. Dla osób o skórze wrażliwych ze skłonnościami do alergii. No tak, akurat jest takie. Szare mydło w proszku. Było no, tak. Ale nie widać kiedyś czegoś takiego w szkole, że jak było to szare mydło w proszku. Oj, co? Wpłynie. Nie, szare mydło, takie kostka, no nie? To nie mieliście, że rzeźbili się na plastyce w nim? Nie. Miałem, ale tylko ja dwie lekcje. A ja miałem takie coś. Za dużo osób się bawiło mydłem potem. Znaczy, u mnie to za dużo osób się nożami bawiło i to... Nie no, pani powiedziała, że szkoda Żydów, no i... Lufti, Lufti, to czemu koleżankom kazałeś się schylać po mydło? Ej, znalazłem szare mydło w proszku. Ruskie. Tak, pochodzenia Rosja. No widzisz, można, no, można. Można, to my opanerujemy polskie mydło marki Umyj się spać. Wszystkie prawa do Niku zastrzeżone, 60% dla mnie. Nie, bo widzę, że to będzie 25%, ale 20% bierze kasa. Nie no, oczywiście żartujemy sobie takie. I to moje pewnie mydło. Chyba mi na tym komputerze nie pójdzie jednak. Co? Chyba mi nie pójdzie na tym komputerze. Mówisz? A, jak to ci nie pójdzie na tym kompie? Wyście kochani chcieli, nie wiedzieli jak na przykład... Może mogę nagrać taki specjalny poradnik dla was, jakby ktoś chciał. Jak, jeśli macie farminga, jak zrobić, żeby farming działał bez płyt? To da się, da radę zrobić. Nie musicie płyty wkładać do napędu, żeby grać. Mimo, że macie na przykład wersję pudełkową. Obraz co zrobisz? Kaczor robił poradnik jak ten, włączyć grę, więc... Nic nie pobije poradnika, jak wyłączyć komputer. Nic nie pobije poradnika, jak pójść do kibla, nie? Bo jak wchodzić po schodach. No, dobry poradnik, nie? Jak zapytaj się Gracjana, jak zrobić sól z kurczakiem. Sól w kurczaku chyba to powinno. Nie. Sól o smaku kurczaka, o, tak. Dużo ci tam do zasiania zostało? No, parę pasków. Idę sobie pograć farminga. Nie denerwuj. 15. Nie, 17. A, ej, a śmiał się wczoraj ze mnie, no nie? No. Nie ma farminga, nie ma farminga. Ja się nie śmiałem. Nie, w ogóle. Tak, nie śmiałeś się. Pierwszy się do Luftiego odezwał. Kaczor się śmiał. Jak tylko przyszedł. Kaczor to się ze wszystkich śmiał. No ja miałem farminga już od za 15:08. Ja w sumie miałem od którejś tam w nocy, nie wiem. Ale nie ściągałem, bo spałem. Od pierwsza minuta po północy. Miałeś dostęp na swojej półce. To chyba prawda. A bo cynek nie mówił. Ty takie gwiazdy teraz znasz? No takie, będzie taki boom medialny niedługo, ale to za niedługo. Jeszcze nic nie wiadomo, dzisiaj wszystko się tak naprawdę mówiąc okaże. Bo Sobon woli siedzieć z Kaziem niż z nami. No, bo wczoraj się tego dowiedzieliśmy. No bo Sobon z Kaziem siedzi, bo grają razem i dlatego. A Kazio ma dedyka i dlatego grają cały czas. No. Bo oni robią cały czas wszystko pod sezony, co ten pomaga Kaziowi tam, wiesz. Przygotować, no i tak, no co on ma innego robić, jak tutaj, wiesz, mnie, na przykład mnie nie ma, czy kogoś innego, no to z kim on ma tu gadać, jak? Bo na co, z Kaczorem pogada? To też, no wiesz, właśnie. Jak z Kaziem jesteśmy, no to Kazio na przykład nie zna Kaczora, no i wiesz, to też jest tak... No. Ja też w sumie Kazia nie grał, nie znam, więc... No ja też w Kazia nie gram, no mimo wszystko, ale w Kazie też nie znam, gra. Powiedziałem, poprawiłem się. Ale spajki to w Kazie nie gra. W Kazie nie gram. No i wszystko jasne. Dobra, niech tutaj mój pracownik miły kultywuje sobie pole, ja sobie belki pozbieram. Ej, ale czytaliście, że ten? Znaczy o farmingu właśnie czytałem w pomocy, no nie? No. Że tak, że żeby mieć 100% powiększone plony, trzeba tak, zaorać. Zaorać, 3 razy siać, nawozy, w każdej fazie wzrostu i używać chwastownika.
No, ale ten chwastownik, to co to w ogóle jest? Bo to chyba jeździsz po prostu. W pierwszej fazie wzrostu to jest tak jak opielacz do truskawek. Nie wiem, czy kojarzysz. No wiem, to chwasty wyrywa. No i chwasty po prostu wyrywa. Nie niszczy zbóż, tylko chwasty rwie. I bardzo fajnie to działa. A ten chwastownik, ten trochę lepszy z tym siewnikiem, to można i trawę siać. A i chwasty wyrywa i trawę sieje. A na przykład jak przejedziesz... Ale to jak sobie załadujesz, nie? Czy tam nawozy, nie wiem dokładnie, czy tam są nawozy, czy można sieć trawę. Czaję, rozumiem. Chciałbym się zapytać was, koledzy, czy jak na przykład teraz nawożenie trawy też jest, czy to działa po prostu tak jak wcześniej? 15 też było. Było? No było. To ja tego nie używałem. Ale ten, ja akurat dzisiaj z Mikim nagrywaliśmy. O ty. U Mikiego i Miki nagrywał cięcie tej topoli, no nie? Energetyczne. No. No to kurna, żeśmy to cięli, to nawet fajny pomysł, no nie? Tylko takie wykonanie troszkę gorsze, bo to tak wolno idzie. Tak trzeba się ohełtać. I tak wolno sypie i w ogóle, to zanim to zrobić, to ojej. Ale fajna sprawa, fajny pomysł, coś takiego niespotykanego, no nie? I ta tekstura gleby teraz, to jest bardzo fajna. A ty widzę, masz wgrany ten mod na ugniatanie chwastów, tak, trawy tak, i w ogóle. Tak, mam wgrany, bo to akurat fajna sprawa, fajnie można... To akurat bardzo fajnie, na wrotach czy coś. Na ścieżki technologiczne jest bardzo dobra sprawa. Tylko bo... na ścieżki technologiczne trzeba zrobić ciągnik na wąskich kołach. Tak, bo za szeroko ci ten. Dlatego ja jestem jestem nieprofesjonalny, dlatego gram bez tego. A czy wiesz, to można sobie modyfikację wyłączyć, tak czy siak, nie to nie przeszkadza przecież. Nie oszukujmy się. A nawet te widły są takie jakieś normalne w tej grze. Znaczy, właśnie trzeba powiedzieć, że widły bardzo dobrze działają przy belkach. No. Grałem sobie samouczek i naprawdę one się trzymają i... A, jeszcze mam. Samouczek. Zrobiłeś cały? Nie, ale... Ja muszę cały. Ale nie, bo po prostu, wiesz, sprawdzałem sobie ustawienia kierownicy i ustawiałem sobie do tego samouczki gra. Ja muszę sobie przejść samouczka, bo wiecie, ja to taki amator. Nie przejdziesz go bez kodów. Samouczek na kodach, to nie? Potrzebujesz kody na kasę i policję, nie? I nielimitowane zdrowie. To sobie inaczej grał. Nie przejdziesz. Sobie grał. I na broń. I na broń. No to na traktory wszystkie. A i na ten plecak, kurwa, ten co się latało. Odrzutowy. O, odrzutowy, no. To wpisz sobie Nutter Torsa. To chyba w San Andreas było, no nie? No. Tak. Nutter Torsa to był zawsze, to był kod na najcięższe bronie, minigany i tym inne. Albo ten kod, co kurna dostawałeś tego, F-16 chyba. No. Coś takiego. Też było fajnie. Kurna, idzie sobie, a tu na środku ulicy spada F-16. Ja pamiętam tylko jeden kod, na helikopter, Och Dude, pamiętam. A ja w sumie nigdy kodów nie pamiętałem, miałem kartkę z kodami. Jeszcze powiedz, że nie używałeś. Nie, używać to używałem. Jeszcze powiedz, że znajdziesz w liceum w klasie maturalnej dziewicę, nie? Ja jestem pierwszy w liceum. Znajdziesz. No mogę ci nawet wskazać palcem jako. Fajku, że ja jestem w liceum. No jestem. No, ale w pierwszej. Ja mówię o maturalnej. To nie wiem. Ale z fajki się kosz. Mogę poszukać jak chcesz. Jeszcze nazwisko. Ale trzeba przyznać, no wyszła im tekstura tej orki, powiem wam. No tekstura orki fajnie wyszła. Jeszcze nie orałem. Jeszcze gdyby dodali, mieli już zrobione real teren, a mieli to już zrobione, oprogramowane wszystko, to nie, to nie dodali. To by było dobrze, ale no i tak, ja powiem tak, mimo wszystko... Coś zrobili. Ale jest trzeba gitara. Przyznać, że jednak... Poszli do przodu, no nie oszukujmy się. Jest to farming, czekaj, jakby to powiedzieć, farming 15 V1. Nie, to 5 chyba. Tak to nie obrażajmy, no ale wiesz, ale no nie, ja uważam, że i tak jest. Ale wiesz co jest fajne? Jest program do obróbki modów, które konwertują mody do tego, tak jak się to należy. Może ktoś w końcu się odważy i przekonwertuje mod wideo z 13. Może w końcu to będzie dobrze zrobione. Najpierw to niech belki stworzą. Daję życie do programu, w życiu mi będzie. Robiłeś już jakieś zadanie u sąsiada? Nie robiłem zadania u sąsiada, bo nie dostałem jeszcze żadnego zadania. No to trzeba podejść na pole. No właśnie. A, bo to na pole trzeba u sąsiada... A! Nie widziałem. No to ja zaraz idę do sąsiada robić jakieś coś. Znaczy trzeba zobaczyć tam jakie będą zadania. To czekaj. Ja to zaraz też idę. No to musisz się podejść pod punkt zakupu pola i tam potem masz... Weź zlecenie czy coś takiego. Co, żeby zakupić to pole, to muszę zlecenie wykonać, tak? Zlecenie sobie możesz zrobić, albo kupić to pole. Dokładnie.
dobra, czekajcie. To tak, czekaj, chodźcie, przeniesiemy. Które nam pole będzie potrzebne? Pole nam będzie potrzebne żadne. Czekajcie. Gratuluję wyboru. Dobra, przeskoczmy na 26. No ja na 15 akurat mam bliżej. No to dobra. Pójdę do 15. Dobra, jestem na 15. No i co to ma być się tu dziać? Cofnij, podejdź, Brak dostępnych misji w trybie wieloosobowym. No właśnie, w trybie osobowej to chyba jeszcze jest zrąbane. Tenis, Jinx. Ale fajny na single można robić. Czy kurde ten opryskiwa, czy rozrzutnik na wozu, on jakoś pokazuje tą teksturę, że się zmienia, czy nie? Nie, jest tylko ciemniejsze. Nawet nie widzę, że jest ciemniejsze, albo takie. No po prostu może jeszcze nie mieć rozsiane. No, to też. Ale w drugiej nie... fazie wzrostu będziesz miał. A, dobra. W drugiej fazie wzrostu chyba będziesz miał to pokazane, że jest ten. No, bo jaśnieje. No właśnie, to i to jest dobra sprawa. Bo chyba mam coś takiego w tym siewniku podstawowym, coś takiego jest. Zostajesz od razu na tej mapie. Ale ty zależy jaką mapę grać, bo my na przykład, ja na przykład Sosnówkę mam. A ja gram na tej Ghost coś tam. Gold Valley. Gold Valley. Gold Valley. Dobra, to na razie ten opryskiwacz zostawiłem. Ale fajne jest teraz to, że oni dodali, że jak oraz, no nie, więcej paliła ci idzie. No bo to, ale to co możesz ustawić, czy domyślne? Ten ty... może dać nawet, że zwiększone. No zwiększone, to nie wiem. Na ale, ale lepsze jest to, weź teraz spróbuj sprzedać jakikolwiek, nie wiem, kombajn czy zetora, którego tam masz. I zobacz sobie jaka jest cena sprzedaży używanego. No. A zobacz sobie cenę sprzedaży nowego ciągnika. No tak, jest inny, widać. Ale fajnie, że ten można wypożyczać, no nie? No, to jest też fajne. Tylko jedno jest zrąbane, że płacisz tylko 5 tysięcy, tam 5 czy tam 10 tysięcy jednorazowo, a potem... Nie pobiera ci, no nie? No. A zrobię sobie misję u sąsiada. A w ogóle czat głosowy jest wprowadzony, nie? Tak, tak. Z takim przyciskiem. Tak jak normalnie, pod te. To fajnie. Ale tak nie wbijam do nikogo na serwer, tylko gram z tymi ludźmi, co są na TeamSpeaku, więc... No, więc... Ale to jest dobre właśnie dla... Jak ktoś na przykład szuka ekipy, no nie dajmy na to, wchodzi sobie... Gada sobie i dziękujemy, no łatwiej też się dogadać, no nie? Albo no. Gra z widzami. Ale spotkałem się też na przykład, wiele takich jest osób, co właśnie widziałem, które ma napisane na przykład numer gadu, żeby z nim pograć, coś tam, że tam wbicie do ekipy, coś takiego. No coś takiego też widziałem. Jest akurat duży plus tego, no ale ogólnie farming według mnie poszedł do przodu. A przyznać, no może na pewno też nie jest szał Light Knight. Jezus Maria, nie do góry mnie pomyśle. No ale jest dobrze, ja powiem, że jest lepiej niż było i trzeba przyznać. No. Ale poczuli na plecach konkurencję. No tak, to poczuli, ale... Także... Myślę, że z samą marką farming zgniecie to wszystko. Znaczy, zgniecie jak ten, ale tak. Zostanie konkurencję, wiesz, i to dosyć taką znaczną, że jednak no, coś zobaczymy. Zaczną robić. Zobaczymy, powiem, na razie dopóki, wiesz, nie będą mieli bata, to dalej będzie to samo. Ale bata i tyle. Farm Expert, no tu trochę nie ten, ale tu bardziej myślę nad TNC. Jeśli zbierał 150 tysięcy euro. Jak oni zebrali 270 tysięcy euro? 150 euro. Gdzie, do czego? Oni mają ponad 200% normy zrobionej. To im brakowało. Da, według mnie to będzie takie... To jest trochę za bardzo kuna wszystko wybujałe. Według mnie to będzie podobna klapa co Unity, no nie? Ale no, liczmy, że nie, tak? Ale no... Powiem tak, no. Pomysł jest, ale czy to pójdzie... Uda się obawić. Powiem ci tak, dołożyłem im swoje 10 euro. Dobra. Ja mogłeś mi dać to 10 euro i widzisz, i wtedy ja za 10 euro miał 40 euro i, no. I już by pieniądz się zarabiał i pieniądz już by robił pieniądz, no. A tak, muszę orać. 17. 17. Tak, to bym już za 10 euro, już bym miał... Ła, panie, pół wsi bym kupił. Nie no, żartuję oczywiście śmieć. Żartuję sobie tutaj.
Biznes się będzie kręcił. By się kręcił. Tak. Wy sobie grajcie, 17 jest taka 15, będę inny. Będziesz gorszy. Nie. Powiem ci, że już może się tu żony próbować tutaj podorkę, co ja zrobiłem, to już może byś nawóz tu spróbował, wiesz, podsiać już. Ja już to lecę. Ja mam polskie mody, wy nie macie. No Paciek, trudno. Paciek zazdrości, widać, że zazdrości. No, widać. Ale no co zrobić? No. Fajnie, będę miał. A to twój Brejda kupił ci tą przejściówkę, czy...? Nie kupił. No ale gra to mi się. Tak. No ja mówię, ja to bym ci wysłał, mam ze 3 w domu. No, ale czemu mi nie wysłałeś? Z Skyporta na tego, na VGA. Ja to na serio? Mam tego w ciuli jeszcze trochę. To czemu mi nie wysłałeś, jak kupowałem, jak ci się pytałem? Bym ci zapłacił. Masz hajs z YouTube'a. Właśnie. Jestem YouTuberem, a to chillu dopiero zaczyna. A szczerze mówiąc, to wtedy to jeszcze nie miałem. To w ostatnich terminach, gdzie mi się to pojawiało, pozostawało gdzieś tam. Nie mam miejsca na trzeci monitor. Masz 4 komputery. No, tak, w sumie. 4 komputery, 2 laptopy i 2 psy i 3 koty. To fajnie się tam bawi. I 9 w piwnicy. Nie ma piwnicy. I małe kotki w piwnicy. Nie ma piwnicy. No właśnie. Małe kotki w piwnicy? Ale małe kotki mam. Siada. No może mają, ja to nie wiem, wiem, że psa mają na dole. Może małe pieski mają. A małe pieski to raczej nie. Nie widziałem, nie słyszałem. Bo raczej było głośno, nie? No trochę. Jak się urodzą, to nie jest chyba głośno, tylko że jak... Nie jest głośno tak strasznie. A ty jak się rodziłeś, to byłeś śpiący i w ogóle spokojny i w ogóle. Oczywiście. Jak ja byłem prawie, jak ja się prawie udusiłem sam o siebie, więc... No serio. GG! No, więc byłem GG, bardzo spokojny. No, GG! Powiem ci, no niemiłe informacje na przykład, te dezinformacje na no ja już to kiedyś mówiłem. Zdezinformował nas. Ja myślałem, że wszystko w porządku u ciebie, a ty proszę, tak nie. No cóż, sam się dusił. I to aż 16 lat temu już ponad. Mówiłem, że jak się rodziłeś, to żebyś nie połykał tak dużo. Już ale wiesz, on patrzył na Brazersy wtedy. Ledwo się urodzi, ten już połykał. No. I tak zostałem do tej pory. No, dzisiaj żartujemy sobie, ale cieszymy się, że wszystko jest dobrze. No, i ćwiczył na Brazersach. I mamy najlepsze uszy na polskim YouTubie. Tak. To jest najważniejsze. Już widzę tytuł serii. Tu serii. Inka, najważniejsze uszy na YouTubie. Nazwa zastrzeżona dla YouTube Polska with Spikey. Jak Spikey nie jest YouTube Polska, tylko YouTube Ukraina. YouTube Ukraina. Nie. Ty jesteś bardziej YouTube Ukraina, bo możesz się łapać. Ukrainę mam 150 km. No właśnie. Daleko. Blisko. To już prawie się łapiesz, zasięgi łapią. Ty, patrz jak się zmienia kolor, jak tego rozsiałeś po tym, jak tego jak ja przeorywuję. No to dostanę więcej. Zupełnie inny kolor jest. Dziwna sprawa, dziwna. Chillu macie o palce. A normalnie jak ten, skończą się te worki z nawozem, te co są podstawowe tam ustawione na mapie, to one znikną? Nie wiem. Nie pytaj o ciebie. Nie wiem, nie używałem takich nigdy worków. Na razie to ja mam big bugi sobie kupuję. No właśnie o tym mówię, bo te big bugi są niby ustawione tam na farmie. I one się kiedyś skończą, widocznie z... No po to chyba są ustawione, tak mi się wydaje, no nie? I powinny się skończyć. Tylko ciekawe jestem właśnie na Sosnówce, jak te silosy będą działały, wiesz? No muszę się skończyć kiedyś. No to tu właśnie, czy będzie można dodać? No czemu by nie? Jak są oryginalnie do kupienia. Takie same? Jak tu? Takie obsypane? Nie, trochę inne. No to... Możesz sobie kupić tą wiatę. Albo ten hangar. No zaczął. Widzisz, że inny ten jest? Zobacz, widzisz? No widzę, że tak nie zasiada w ogóle. No właśnie. Może nie się na razie. Te oraż tam przesiane. No tu będzie, wiesz, na kartofle. Tak. Ciekawe, czy bym dosadził. Chyba
motyką. Wypożyczysz sobie. Motyką będę sadził i kompletem będę motyką. Pożyczysz sobie, czekaj, aż ci powiem. O Jezu. Ale wstyd, nie patrz na to, co ja zrobiłem. Wyłącz nagrywanie albo podgląd gry. Nie, teraz już można patrzeć. Nie no. Czyż byś jechał z pługiem odwróceniem w drugą stronę? A, zapomniałem obrócić pługę. Mi się tak rozpędziłem, nie? Jogie. Normalnie jak ludzie z kanału powyżej. I trochę krzywo power. Tak. Słyszeliście, co powiedziałem? Nie. Jak ludzie z kanału powyżej. Na przykład. A. No i my dziękujemy kochani. Sobie zobacz. I my dziękujemy kochani wam za ten odcinek. I do zobaczenia, do usłyszenia. Kolejny odcinek, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, tam zajrzyjcie do Kajkiego, tam zajrzyjcie do Chilla, jak chcecie i w ogóle... Last Pit Sezon! Po co go reklamujesz? No. No tyle hajsu z YouTube'a, że nam jeszcze musi dawać. No i dziękuję serdecznie, do zobaczenia, czyli trzymajcie się ciepło, na razie. Cześć. No siema.